Jak ze sprzątania pokoju? No, ale tato, no bo Wojtek mógł później grać w koszykówkę i sobie prowadzić piłkę, a teraz go zabolał. Myślisz, że mu jest miło, że go boli ta głowa? To trochę myślisz, że mu jest miło? Ale dlaczego właśnie wtedy, kiedy jest sprzątanie? No nie wiem. Kurde, Ksawery, teraz przy sprzątaniu, kiedyś nie przy sprzątaniu. Ty jesteś tak kurzający, że to się w głowie nie mieści. Oglądanie siebie w tych sytuacjach, gdzie ja ingerowałem, jest dla mnie smutnym doświadczeniem. To nie jest coś, czego jako dziecko chciałbym doświadczyć i jakby jest mi przykro, że to robię i będę się na pewno starał no nie robić tego w ten sposób. Proszę przeprosić. To się mówi, proszę przeprosić. Ale Fryderyk, takiego zachowania nic nie akceptuję tutaj. Rozwalasz, po prostu niszczysz, proszę przeprosić. No ty, ale patrz Kordek. Kordek, zobacz co zrobiłeś. Poprosiłem ci, ale no to siał tu i siedzi tak daleko. No to dlaczego go nie przysunięcie? On chce widzieć co robicie. Co ja zauważyłam, to to, że tutaj w tej sytuacji faktycznie Fryderyk, wiesz, wymusił to na Bartku. Dokładnie to wam chcę pokazać. My tych sytuacji nie widzimy i wiesz, wchodzimy w momencie, kiedy po prostu jest awantura i obwiniamy któregoś, wiesz, wydaje nam się, że to Poldek zawinił, czy tam, no którykolwiek. Nigdy nie można stawać po stronie żadnego z dzieci w trakcie konfliktu, bo my przeważnie nie wiemy, o co poszło. A w tej sytuacji zdarzyło się jeszcze tak, że ty od razu wszedłeś z poirytowanym tonem i Leopold już nawet nie miał przestrzeni, żeby ci powiedzieć, jak to naprawdę było. On już nawet nie chciał ci tego tłumaczyć. Tak, zgadza się. Jak ja wszedłem w tą sytuację, to byłem przekonany o tym, że to Fryderyk jest poszkodowany i no, wyżyłem się na Leopoldzie. I to jest strasznie nie fair w stosunku do dziecka i no, na pewno nie chcę tego powtarzać. Reagowaliśmy błędnie, obwinęliśmy jedno dziecko za całą sytuację i to na pewno było błędem.